10 faktów na temat podziału prawica-lewica. Podział jest bardzo dobrze znany jednakże jest do dziś nierozumiany i może wiele różnych rzeczy oznaczać. Także opowiem o tym dziś. Prawica, to określenie, pochodzi z okresu rewolucji francuskiej, kiedy mianem prawicy określano ugrupowania przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i arystokracji, które w zgromadzeniu narodowym zasiadały po prawej stronie sali, w opozycji do lewicy, o której za chwilę opowiem. Do końca XIX wieku prawica kojarzona była z grupami zachowawczymi i domagającymi się utrzymania feudalnych przywilejów. Termin prawica-lewica zaczął być szerzej używany w okresie hiszpańskiej wojny domowej, a to są lata 30. XX wieku i o tym trochę więcej opowiem. Lewica zaś to określenie pochodzące również z okresu rewolucji francuskiej, używane w odniesieniu do ruchów żądających zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych. Głównym założeniem Lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Termin wywodzący się właśnie z Francji odnosi się do przemian społecznych i politycznych, w tym sekularyzacji i wprowadzenia republikańskiego ustroju. Określenie prawica pierwotnie odnosiło się do tradycyjnych konserwatystów, monarchistów i reakcjonistów. Z czasem do prawicy zaliczani byli również przedstawiciele nowo powstałych nurtów politycznych: neokonserwatyści, zwolennicy z supremacji rasowej, nacjonaliści, faszyści, hadecy, fundamentaliści religijni i klasyczni liberałowie. Prawica jest zróżnicowana na tle gospodarczym. O ile pierwotnie prawica popierała poglądy kapitalistyczne, to w XX wieku część prawicy szczególnie tej skrajnej, odrzuciła model kapitalistyczny. Chociaż prawica pochodzi od tradycyjnych konserwatystów, monarchistów i reakcjonistów, termin skrajna prawica odnosi się również do ruchów, w tym faszyzmu, nazizmu i rasowej supremacji. W Europie konserwatyści ekonomiczni są zwykle uważani za liberałów, a prawica obejmuje nacjonalistów, natywistyczny sprzeciw wobec imigracji, religijnych konserwatystów i historycznie znaczącą obecność prawicowych ruchów o antykapitalistycznych nastrojach, w tym konserwatystów i faszystów którzy sprzeciwili się temu, co uważali za samolubstwo i nadmierny materializm właściwy współczesnemu kapitalizmowi. Pamiętajmy, że dużo mówię tutaj o historii i chcę wam pokazać jakieś różne spojrzenia zarówno na prawicę, jak i lewicę, więc nie mówcie mi za chwilę, że o, bo ty tutaj przywołujesz, że kapitalizm w XIX wieku wcale nie był taki dobry i dlatego to była lewica, a teraz to prawicowcy są kapitalistyczni. Ja mówię ludziom o historii, żeby nie było tak jak z ONR-em, że zrobił Odcinek, w którym tłukę historię ONR-u, a za chwilę mi ludzie piszą, że ty się nie znasz, bo ty to mówisz o historycznym ONR-ze, a pra ten prawdziwy dzisiejszy to jest inny. To był odcinek historyczny. No ja nie mogę zresztą na kanale Inwigilator lada moment, albo i nawet dziś, nie wiem jak wypuszczę filmy. Będzie odcinek, porozmawiajmy, w którym trochę bardziej ten temat rozwinęł. A i będzie też odcinek o faszyzmie, także też zapraszam. Kwestia narodowości i nacjonalizmu była centralnym elementem debat politycznych na temat lewicy. Podczas rewolucji francuskiej nacjonalizm był polityką republikańskiej lewicy. Marksiści i w teorii klas społecznych, tego proletariatu i tak dalej twierdzą, że członkowie klasy robotniczej powinni działać solidarnie z osobami pracującymi w innych krajach w dążeniu do wspólnego interesu klasowego, zamiast koncentrować się na swoich własnych krajach, co zaś nacjonalizm i lewicę wyklucza. Także tutaj mamy dwa spojrzenia na lewicę. Jedna jest nacjonalistyczna, tak jak. Za czasów rewolucji francuskiej, Ty, czy tak jak teraz jest w Ameryce Południowej, bo na przykład Fidel Castro czy Che Guevara byli nacjonalistami, mimo że są zaliczani do lewicy. Z drugiej strony jest ta strona rosyjska, w której zarzuca się raczej lewicy próbę współpracowania z innymi państwami i odrzucenie teorii państwowości. Prawicowa polityka zwykle usprawiedliwia hierarchiczne społeczeństwo na podstawie prawa naturalnego lub tradycji. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku zanikła tradycyjna prawicowa polityka. Płaszcz konserwatywnego antykomunizmu został podjęty przez rosnące faszystowskie ruchy z jednej strony i przez amerykańskich liberałów, konserwatystów z drugiej strony, kiedy na całym świecie zaczęły pojawiać się grupy komunistyczne i partie polityczne, ich przeciwnicy byli zwykle autorytarni kolonialnymi, a termin prawica zaczął obowiązywać w odniesieniu do kolonializmu. Także pamiętajmy, że w latach 30., 40., ogólnie II wojny światowej, trochę przed I wojną światową, również prawica to byli kolonialiści, a lewica no to właśnie byli komuniści. Tak, ponieważ ten konserwatyzm znany dziś pod hasłem prawica wtedy po prostu nie istniał. Także Hitler był prawicowy, niestety, ponieważ wtedy prawica taka, jaką znamy dziś, nie istniała. Skrajna prawica to termin używany do określania osób i ugrupowań o poglądach prawicowych charakteryzujących się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania. W sprawach gospodarczych skrajna prawica zazwyczaj opowiada się za neoliberalnym kapitalizmem lub korporacjonizmem. Osoby sk o skrajnie prawicowych poglądach najczęściej dążą do wyróżnienia swojego narodu na tle innych. Niekiedy występują przeciwko zjawisku imigracji. Większość ugrupowań skrajnie prawicowych, łączy również autorytaryzm i antykomunizm. Często pojęcie skrajna prawica jest też używane do opisania ideologii faszyzmu, narodowego socjalizmu i neonazizmu. Co ciekawe, sam nazizm przez niektórych autorów jest określany jako wróg prawicy, podczas gdy według innych jest szczególną formą konserwatyzmu, a jego rasistowska doktryna ma swoje korzenie w pismach myślicieli związanych z prawicą francuską. Polityka lewicowa wspiera równość społeczną i egalitaryzm, często w opozycji do hierarchii społecznej. Zazwyczaj dotyczy to osób w społeczeństwie, których zwolennicy uważają, że znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych, a także przekonanie, że istnieją nieuzasadnione nierówności, które należy zmniejszyć lub znieść. Termin lewica może również donosić się do radykalnej reformatorskiej lub socjalistycznej części partii politycznej lub systemu. Systemu. Czyli w pewnych teoriach można stwierdzić, że prawica to jest to, co jest, a lewica to jest to, co chcielibyśmy, żeby było. Że lewica to jest ktoś, kto chce zmian, a prawica to jest ktoś, kto chce, żeby tak było, jak jest. Tak? Także zobaczcie, ile różnych teorii jest tych pojęć. Prawicowa polityka zakłada, że pewne porządki społeczne i hierarchie są nieuniknione, naturalne, normalne lub pożądane, zazwyczaj wspierają to stanowisko w oparciu o prawo naturalne, ekonomię lub tradycję. Hierarchia i nierówność mogą być postrzegane jako naturalne skutki tradycyjnych różnic społecznych lub konkurencji w gospodarkach rynkowych. Termin prawicowy może ogólnie odnosić się do konserwatywnej lub reakcyjnej części partii politycznych lub systemu, czyli to co przed chwilą mówiłem o lewicy, tak? W jakim celu zrobiłem ten odcinek? Ponieważ co chwilę czytam komentarze, że ktoś jest faszystą i jest z tego dumny, że nie wiem, jest prawica i lewica, że wykłócają się ludzie, czy pis jest prawicą czy lewicą i takie rzeczy. Szkoda gadać po prostu na ten temat, bo zarówno jedno określenie, jak i drugie, tak jak przed chwilą Wam przedstawiłem, ma wiele różnych znaczeń. Zależy w jaki sposób na to patrzymy. Dziś tak naprawdę zarówno prawica, jak i lewica się kompletnie zatarło, tak? Ewentualnie osobiście używam tych określeń, nie wiem, lewica do zwolenników Unii Europejskiej, a prawica do przeciwników Unii Europejskiej, bo zawsze te dwa terminy oznaczały po prostu przeciwne opcje polityczne. A w różnych epokach były różne opcje polityczne. Na przykład w XIX wieku byli zwolennicy monarchii i jej przeciwnicy. Na początku XX wieku byli zwolennicy kolonializmu i przeciwnicy. Dziś są zwolennicy Unii Europejskiej i przeciwnicy. Także to jest bardzo szerokie pojęcie. Nie można wprost powiedzieć, że ktoś jest prawica, lewica, przynajmniej współcześnie, tak? Ponieważ jeszcze te określenia we współczesności się w pełni nie wykształciły. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. A wszystko co mówiłem, to jest tylko teoria. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam was na kanał Inwigilator, na którym poruszam dość często temat zarówno faszyzmu, jak i komunizmu. Ponadto zapraszam Was na chwilowo zawieszony kanał Światowa Historia który lada. Moment ruszy, mam taką nadzieję przynajmniej.